Biuro poselskie mieści się przy ulicy Żeromskiego 31. Posłowie Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska i Arkadiusz Iwaniak będą pełnić dyżur raz w miesiącu. To odpowiedź Nowej Lewicy na sytuację, którą obserwujemy w tej kadencji parlamentu. Chodzi o brak przedstawiciela Nowej Lewicy z Radomia w Sejmie i Senacie. Bardzo się cieszę, że to biuro udało nam się w tej kadencji doprowadzić do takiego stanu, w którym możemy Państwa z naprawdę z pełną dumą gościć, przyjmować interesantów w godnych warunkach i załatwiać ich sprawy. Uroczystość otwarcia biura była połączona z prezentacją pakietu ustaw Bezpieczna Rodzina, Bezpieczny Senior. Składa się on z trzech propozycji, które mają ułatwić życie obywatelom naszego kraju w związku z rosnącą inflacją. Pierwsza to waloryzacja rent i emerytur o 12% od 1 września. Średnia emerytura byłaby większa o 300 zł, ta najniższa to 180 zł. Parlamentarzyści Nowej Lewicy zwrócili również uwagę na problem związany z tak zwaną rentą wdowią. W sytuacji, gdy jeden z małżonków umiera, drugi ma prawo zdecydować, czy pozostaje przy swojej emeryturze, czy też w przypadku, gdy emerytura współmałżonka była większa, decyduje się na pobieranie jego świadczenia, ale w wysokości 85%. Lewica uważa, że 85% zapis powinien zniknąć. Pewne koszty stałe w sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków umiera, odchodzi, pozostają. Czynsz za mieszkanie, ogrzewanie tego mieszkania, część kosztów związanych, stałych związanych z prądem, nadal pozostają. Trzecią propozycją są leki za 5 zł. Każdy senior miałby możliwość wykupienia każdego przepisanego leku za wspomnianą cenę. Emeryt nie powinien jak w tym momencie dokonywać wyboru stojąc przy okienku w aptece, czy ma kupić te leki, czy ma ich nie kupić. Czy ma kupić leki, czy może jedzenie, a może zapłacić rachunek za prąd. To jest dobre rozwiązanie, które pozwoli budżetowi państwa oszczędzić pieniądze. A w jaki sposób? Ponieważ seniorzy, którzy będą zmuszeni do tego wyboru, w większości nie kupią tych leków i przerwą leczenie po prostu tymi lekami i niestety będą musieli być hospitalizowani. Nowa Lewica zapowiedziała również gotowość do startu w wyborach samorządowych oraz parlamentarnych.